obecność Boga. W wielu miejscach w Piśmie Świętym jest ona w sposób piękny i niesamowity opisana. Dzisiaj trochę o tym. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją odwieczną miłość do nas i za to, że Twoja śmierć na krzyżu promieniuje pociąganiem nas do tej miłości, bo w tej śmierci pokazałeś, jak bardzo kochasz każdego człowieka i że umierasz za wszystkie nasze grzechy. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że możemy ofiarowywać Tobie ten kolejny dzień naszego życia, że możemy Ciebie wybierać, tak jakbyśmy czasem myślimy, Panie Jezu, robili Tobie łaskę, a przecież Ty nas pierwszy wybrałeś. Dzięki Ci za to, że możemy Ciebie uwielbiać, że jesteś jedynym Zbawicielem i Panem naszych serc, naszych myśli, naszych czynów. Chcemy, by było tak przez każdy moment tego dzisiejszego dnia. U świętej Edyty Stein czytamy: by zdobyć życie wieczne, trzeba poświęcić życie ziemskie. Chcąc być obrazem wieczności, trzeba się na nią ukierunkować, zrozumieć ją w wierze, nosić w pamięci, zdobywać wolą. Umysł i serce człowieka nie są w stanie pojąć ani przeczuć, czym jest wieczna szczęśliwość. Działaj w nas, Jezu, abyśmy choć te okruchy wieczności zachowywali i pielęgnowali, aby oddawać Tobie chwałę i pragnąć tego nieba. Amen. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu, a po ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj to spotkanie Eliasza z Panem. Bardzo ważne spotkanie, dlatego że to spotkanie absolutnie nie zawęża, i to musimy sobie powiedzieć wprost, obecności Pana i przychodzenia Pana. Ktoś powie, jak to? Nauczyliśmy się bardzo wybiórczo traktować pewne fragmenty z Pisma Świętego i efekt jest taki, że jeden fragment możemy zestawić naprzeciw drugiego. To, że Pana nie było, jak czytamy w tych wcześniejszych opisach, na przykład w trzęsieniu ziemi albo w ogniu, wcale nie oznacza, że On także w ten sposób nie może objawiać swojej obecności. I to jest dla nas kluczowa myśl i przesłanie dzisiejszego spotkania. Bóg ma możliwość objawiania swojej obecności jak chce i kiedy chce. I często na różnych spotkaniach ewangelizacyjnych, chociażby ostatnio, przedwczoraj, na spotkaniu z racji świętowania 50-lecia diecezji szczecińsko-kamieńskiej, mówiliśmy sobie o tym, że Bóg jest suwerenem, że On dobiera sposób, w jaki będzie przychodził, co będzie czynił, w jaki sposób zaskoczy człowieka. I dla nas jest to szalenie ważne, że On z jednej strony, ten prawdziwy, żywy, podtrzymujący wszystko w istnieniu Bóg, jest obliczalny, ponieważ wiemy, że gdy go wzywamy, to On nie pozostaje bierny wobec naszych słów wypowiadanych, wobec naszych tęsknot serca. On na nie odpowiada. Natomiast pozostaje także całkowicie wolny w tym, w jaki sposób to zrobi. A więc może przyjść w sposób całkowicie odwrotny do tego, czego oczekujemy, albo co do tej pory poznaliśmy. Ponieważ On wie, co jest dla nas potrzebne. On wie, w jaki sposób wkraczać w nasze życie. On wie, co nas przestraszy, a co tak naprawdę poprowadzi nas na tej duchowej drodze dalej. I to szalenie ważne dla nas. To daje nam Pan dzisiaj do rozważenia. Zatem nie możemy mówić w ten sposób, że Bóg objawia się tylko w cichym szmerze jakiegoś delikatnego wiatru.
w tej sytuacji dzisiejszych rozważań w taki sposób objawił się Eliaszowi. Ale nie bądźmy jak dzieci. Pamiętajmy, że on, będąc suwerenem, będąc obliczalny w tym, że przychodzi, jest nieobliczalny, właściwie niezdefiniowany, właściwie całkowicie wolny w tym, jak to zrobi. Na ostatniej modlitwie z takich nietypowych doświadczeń, które miałem, podeszła do mnie pani, i która to pani, gdy poprosiła o modlitwę, nad tą panią miałem obraz, przepiękny obraz, jak ona wiesza żerandol, wiesza firanki, jak wiesza w tym domu różne rzeczy, można tak powiedzieć. I takie było dla mnie trochę dziwne, no bo co ma to wszystko do życia duchowego? Jest takim niedowierzaniem, że Pan może się w taki sposób objawiać, tak z taką trochę dyskrecją, zapytaniem zwróciłem się do tej właśnie kobiety, co to może dla niej oznaczać. Jakaż była nasza radość i moja, kiedy ona wskazała mi tę obecność Boga w remoncie, który ostatnio prowadziła przez ten ostatni czas, pokazując, że Pan Jezus z nią jest w tym remoncie. No bo przecież ja o tym remoncie kompletnie nie miałem żadnego zielonego pojęcia i nawet miałem lęk, czy wypowiadać te rzeczy, te słowa wobec lęk, zapytanie, nie do końca pełne jakiegoś przekonania, że Pan może w ten sposób zadziałać. A to jest jeden z dziesiątek, jeden z bardzo wielu, tak trzeba powiedzieć, żeby było bardziej poprawnie, przykładów w ostatnim czasie, kiedy Bóg objawiał się przez coś, żeby dla człowieka pokazać tę swoją miłość. Żeby człowieka przytulić, przygarnąć do siebie. Żeby człowiek miał pewność tej miłości, którą on tak nieustannie chce się z nami dzielić. No i dzisiaj piątek. Zobaczcie, to jest dzień, w którym, no, trzeba powiedzieć wprost, ofiarowujemy Bogu jakiś dar wobec Jego miłości, odpowiadając na tę miłość. Więc bądźmy hojni w tych darach, w tym, co dzisiaj dla naszego Mistrza i Pana zrobimy. No bo przecież, jeżeli On tak bardzo nas kocha, to jakże my możemy pozostawać obojętni? Ja muszę Wam powiedzieć, że zaczynam dzień przed tym naszym przygotowaniem filmików od pompek. Potem jestem cały czerwony i to schodzi ze mnie przez nagrywanie, kiedy jestem już po porannej toalecie, ale rozpoczynam ten dzień od pompek, ofiarowując je na cześć Pana. No dobra, tu taka mała uwaga od mojego współbrata, który realizuje te nagrania, który namawia mnie, żebym jednak rano pompek nie robił, on całą buzię czerwoną, ale będę musiał to jakoś przerobić. Tak się z Wami podzieliłem zupełnie takim małym szczegółem z mojego życia. Niech ten dzień dzisiaj będzie takim darem dla Pana Jezusa. Niech będzie znakiem wdzięczności i zbudujmy siebie w komentarzach dzisiaj słowem, które pochodzi od Niego. Zapraszam Ciebie. Napisz jakieś słowo, które jest od Niego, myślę o słowie z Pisma, które na dzisiaj Ciebie najbardziej prowadzi. Oczywiście w komentarzach. Z serca Was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. No i oczywiście zapraszam. Subskrybujemy, lajkujemy. Cały czas trwa tydzień ewangelizacyjny w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, więc jeśli ktoś jest z tej diecezji, to myślę, że warto w nim uczestniczyć w tych popołudniowych i wieczornych nabożeństwach. Szczęść Boże!